Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam na kolejnej części z serii Czy Bóg zachowa swoich? Część siódma serii Czy Bóg zachowa swoich? Dzisiejszy punkt to bezpieczny dzięki Bożej mocy. Bezpieczny dzięki mocy Bożej. I jeżeli teraz będziemy pamiętali o tym, że Bóg jest mocny, to On ma moc zachować swoich i On to chętnie robi. Dlatego mając pewność, że Bóg ma moc zachować swoich, możemy być pewni, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Kto jest zbawiony, jest na zawsze zbawiony. I zbawienie jest wieczne. Wieczne zbawienie, nieutracalne zbawienie. Zbawienia utracić się nie da. Dlaczego? Bo Bóg jest mocny. Strzeżeni jesteśmy mocą Bożą. Kto może ocenić moc Bożą? Jeżeli spojrzymy na otaczający nas świat, na przykład spojrzymy pod nogi, to uświadomimy sobie, że każde źdźbło trawy, każde drzewo w lesie, każda rzeka, jaka płynie, każde stworzenie, które oddycha, każdy ptak, co fruwa, jak i wszystkie nieprzeliczone i niewidzialne siły, które działają z Jego mocy, to potwierdzają, że moc Boża jest wielka. A więc ma On moc, żeby zachować swoich i kto zbawiony jest przez Boga, jest raz na zawsze zbawiony. Jest to podstawa naszej pewności, że mocą Bożą strzeżeni jesteśmy przez wiarę w zbawienie. I jeżeli zerkniemy do Biblii, do Psalmu 104, Psalm 104, Psalm 104, werset 24. O, jakoż wielkie są sprawy Twoje, Panie, te wszystkieś mądrze uczynił, a napełniona jest ziemia bogactwem Twoim. Albo z nowszego tłumaczenia, o, jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił, ziemia jest pełna dóbr Twoich. I podobny fragment, Psalm 24. Psalm 24, werset pierwszy. Psalm 24, werset pierwszy. Pańska jest ziemia i napełnienie jej, okrąg ziemi i którzy mieszkają na nim. Albo Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Więc widzimy wyraźnie, że moc Boża jest wielka, a więc kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, bo Bóg ma moc, żeby swoich utrzymać przy wiecznym życiu. I to nie jest coś, co jest zależne od ludzi, tylko jest zależne od mocy Bożej. I Bóg z satysfakcją zapewnia swoje dzieci o tym, że ma On dość mocy, aby zachować je na ich drogach. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Bóg raz za razem z miłością przypomina, zgodnie ze swoją nieodpartą mocą, że zachowa tych, którzy są obiektem Jego niezmiennego uczucia. I to jest więcej niż pewne, że Bóg ma moc zachować każdego zbawionego, tak żeby zbawienia nie utracił. I zerknijmy do Efezjan, pierwszy rozdział. Efezjan, rozdział pierwszy, werset 19. I która jest ona przewyższająca wielkość mocy Jego przeciwko nam, którzy wierzymy według skutecznej mocy Jego, której dokazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go od umarłych i posadził na prawicy swojej na niebiesiech. Albo z nowszego przekładu, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego.
To nie jest nasza siła. To jest siła, która pochodzi od Boga. On jej nam udziela. I dlatego jesteśmy pewni, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. I Jana rozdział 10. Jana rozdział 10, werset 27 i 28. Owce moje głosu mojego słuchają, a ja je znam i idą za mną, a ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej. Albo z nowszego przekładu, owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną i ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Więc jednoznacznie widzimy, że moc Boża przejawia się w tym, że nikt nie wydrze dziecka Bożego z ręki Pana Jezusa. To jest po prostu zwyczajnie niemożliwe. Niemożliwe. I kolejne miejsce to jest list Judy, werset 24. A temu, który was może zachować od upadku i stawić przed oblicznością chwały swojej bez nagany z weselem. Albo z nowszego przekładu, a temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. Czyli widzimy, że to chodzi o tego Boga, który ma moc. On ma moc. Może i chce zachować nas od upadku. I to jest jednoznacznie jego zdolność, nie nasza. I kolejne miejsce, 2 Tymoteusza, 1 rozdział. Werset 12. Gdyż wiem, komu zawierzył ja, i pewien jestem, iż On mocen jest, czego mi się powierzył strzec aż do onego dnia. Albo z nowszego przekładu, z tego też powodu znoszę te cierpienia. Ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem. I pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Więc widzimy jednoznacznie, że wszystko tutaj jest wskazane na moc Bożą. Jesteśmy bezpieczni dzięki Bożej mocy. Jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, to jesteś raz na zawsze zbawiony dzięki temu, że Bóg jest mocny. On ma moc i On chce tej mocy użyć, żeby ciebie utrzymać zbawionego do końca świata. Do końca po prostu twojego tutaj bycia na ziemi. Nie musisz się troszczyć, że jakieś twoje działanie spowoduje, że zamknie ci to niebo. Jest to niemożliwe, bo Bóg jest mocny. Czy jest miejsce na jakąś wątpliwość co do Bożej mocy? Czy całe stworzenie razem z połem nie świadczy zgodnym chórem o Jego mocy? Kto się może przed Nim ostać, przed Bogiem? Nikt. Kto może odmówić Bogu tego, co zapragnie jego serce? Nikt nie może. To, co przyświeca Bogu za cel oraz to, czego miłość Boża zapragnie, moc Boża z pewnością urzeczywistni. Dlatego kto jest zbawiony, jest raz na zawsze zbawiony. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Nie ma możliwości utracić zbawienia, bo zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków grzesznika. Więc jeżeli wiesz, że potrzebujesz zbawienia, a jeszcze nie zostałeś zbawiony, to wołaj do Boga. Panie Jezu, wspomnij na mnie. I On chętnie cię uratuje. Tak jak celnik, powiedz: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Po prostu zrozum, że zbawienie jest dla grzeszników, a ty jesteś grzesznikiem. Bóg jest święty, a ty jesteś grzeszny. I nie zasłużyłeś na niebo. Jeżeli wiesz, że nie zasłużyłeś na niebo, to też wiesz, że zasłużyłeś na piekło. I co trzeba zrobić, żeby nie dostać się do piekła? Przyjść do Pana Jezusa i Pan Jezus cię uratuje,
On cię zbawi, on cię obmyje swoją krwią, oczyści cię i będziesz raz na zawsze zbawiony. Wołaj do Pana Jezusa, wołaj do Boga. Boże, jestem grzesznikiem, zasłużyłem na sprawiedliwy Boży gniew, ale Ty możesz mnie ocalić i proszę Cię, abyś to uczynił. To oczywiście nie musi być forma takiej modlitwy, jak ja powiedziałem. Generalnie jest powiedziane, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Wystarczy zatem trzymać się słowa i uwierzyć w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, a zbawiony będziesz. I to jest najważniejsze, co jest do przekazania w tej serii. Jeśli wierzysz w Pana Jezusa, jesteś zbawiony raz na zawsze, niezależnie od Twoich uczynków, bo za wszystkie Twoje grzechy umarł Pan Jezus Chrystus. Jeśli masz życzenie czytać Nowy Testament, Pismo Święte, to możesz do mnie napisać. Ja chętnie Ci prześlę, gdy będę miał bezpłatny Nowy Testament dla Ciebie, Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa. W momencie, gdy nagrywam ten odcinek, to dysponuję takimi bezpłatnymi egzemplarzami. Wystarczy, że przekażesz mi informację, w jaki sposób chciałbyś mieć przekazane. Możesz wysłać to informację na tradycyjny adres czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów lub SMS-em, czyli telefon 739 089 088. Możesz do mnie zadzwonić i porozmawiamy na tematy duchowe. Chętnie Ci odpowiem, jeśli będę wiedział. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Biblii, Słowa Bożego, Pisma Świętego, to chętnie Ci udzielę odpowiedzi na podstawie tego, w jaki sposób ja zostałem pouczony z Pisma Świętego. I jeżeli masz życzenie, możesz wysłać tą prośbę e-mailem czytaj.biblie@onet.pl. No więc serdecznie pozdrawiam, życzę Bożych błogosławieństw. Z Bogiem!